Szanowni Państwo, dużo mówimy o podziękowaniach, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta tragedia pomogła się zmienić wszystkim. Zmienić się leśnikom, zmienić się straży pożarnej, zmienić się całemu systemowi ratowniczemu w Polsce. Szkoda, że to zaczęło się na Śląsku i szkoda, że zostało kupione ofiarami ludzkimi i pracą tysięcy, nie tylko strażaków, leśników, ale i żołnierzy, pracowników, ochotników. Pamiętne dni, ale tak jak mówię, jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy inaczej wyposażeni, inaczej zorganizowani, z innym zabezpieczeniem tych płuc Śląska i pięknych terenów leśnych w okolicach Raciborza. Myślę, że ta ofiara życia, pracy wszystkich strażaków przyniosła określony skutek i z tego chyba należy się najbardziej cieszyć. Cześć pamięci tym, którzy oddali życie i pamięci tym, którzy gasili tutaj pożary, a odeszli już na wieczny spoczynek. Jeszcze raz w imieniu komendanta Buka, który tutaj działa od początku, komendanta Stępnia, druhów ochotników, dziękuję wszystkim za to, co 22 lata temu na tej ziemi się wydarzyło. Budujące jest to, że wciąż pamiętamy o tych wydarzeniach i niech pamięć o tym będzie przede wszystkim przestrogą dla nas, że musimy mieć dużo pokory wobec sił przyrody i zawsze mieć na względzie, że to jest przeciwnik, który naprawdę jest bardzo poważny w niektórych zachowaniach. I także miejmy szacunek zawsze dla pracy tych służb, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa pożarowego. Pamiętając o tych, którzy oddali życie tutaj, chroniąc nasze dobro, nasze mienie, nasze wspólne dobro, cześć ich pamięci. To prawda, iż narody, które tracą pamięć, dzieje się z nimi to, co to powiedzenie przewiduje. W tym miejscu wielu, tak jak tutaj jesteśmy z nas, tych 22 lata temu było. To wielki szacunek dla strażaków, leśników, samorządowców. To dzięki Wam to miejsce dzisiaj żyje na nowo. A z drugiej strony to wielki dług wdzięczności, poparty czy przykryty niejako kirem tragedii i śmierci. I to miejsce naznaczone śmiercią Waszych kolegów jest też takim miejscem, w którym należy zatrzymać się i pójść w taką chwilę zadumy. Należy jeszcze pamiętać o tym, iż to nie tylko oni, bo w Rudach jeszcze zginęła Gabrysia Dirska. Także ten pożar był bezwzględny. I pamiętajcie o tym, że my jako mieszkańcy tutaj okolic mamy tą świadomość wielkiego szacunku, wielkiego długu dla wszystkich strażaków i dla wszystkich leśników, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie.